sprawdzam czas, jest dobrze. No, chcę lecieć teraz trochę po taniości, budżetowo. Muszę wyhamować tą machinę gotującego potwora, człowieka, który w pewnym momencie się zagubił. A czy jest to do wyprostowania? Mam nadzieję, że tak. Ale ostrzeżenie naprawdę bardzo poważne. Mocna żółta kartka. Dziękuję. How you doing, big time? Dziki chili. Dzisiaj będziemy robić bułki do hot dogów. Można kupić, ale są coraz droższe i jakościowo wiadomo, że smak chemii też może się podobać, bo mi zawsze się podobał, bo to jest łatwe, to jest miękkie, to jest pulchne, to jest fajne, łatwo się z tym pracuje. Domowa jakość jest zupełnie inna, nie mówię, że lepsza, mówię, że inna, ale wasza, także docenimy to. Robimy hot dogowe bułki, podobnie jak hamburgerowe, ale tutaj jadę od zera. Lecimy. Ja to robię w Thermomixie. Będziemy potrzebować, ja wiem, około 180, nie 220, 180, może jeszcze trochę mniej wody, bo będziemy również dodawać później mleko. Woda jest, teraz drożdże około 20 gram, może być więcej, 20-30 gram. Świeże drożdże wchodzą do wody, później trochę cukru, będziemy mieszać. Czy wy to widzicie? Drożdże, cukier, woda ciepła, zamieszamy, później dodajemy trochę mąki. Mamy pięknie wymieszane, wchodzi mąka około 400 gram i będziemy robić później na akcję, czyli wiadomo, zaraz wam pokażę, wchodzi mąka. Dobra, i tutaj mamy mąkę, do mąki dodaję tak, sól, trochę oleju, trochę masła, trochę mleka i jedno jajo, będę to mieszał, konsystencję zaraz zobaczycie. Więc tak, co mówiłem, czyli mąka, sól, mleko, jedno jajo, zaraz wrzucę masło, już jest, jeszcze trochę oleju. Dobra, będziemy później to mieszać, zaraz jeszcze został olej i jajo, wrzucam. Wszystko jest, czyli olej, jajo, masło, wymieszam, zobaczymy konsystencję, mam nadzieję, że będzie ok. Teraz Thermomix pracuje na tak zwanym interwale, czyli to nie jest do końca takie klasyczne mieszanie. To jest praca jak w pizzerii. Coś mi się wydaje, że bardzo możliwe, że będziemy potrzebować trochę więcej mąki, ale czekajmy, bo to ciasto ma być mokre, konsystencja ma być no taka jeszcze trochę kleista, żeby można było popracować. Czekamy. Konsystencja była troszeczkę za mokra, dodałem jeszcze mąki i będziemy pracować na interwale. Taka praca w Thermomixie, on się nie patyczkuje, zawsze ma siłę, nie narzeka, pracuje. No ale też kosztuje, ale takie są realia. Patrzcie jak to wygląda, coś cudownego. Teraz przełożę to do michy, trochę no oliwiłem, zakrywam, niech rośnie. Tak wygląda ciasto, jeszcze trochę nad nim popracuję, wkładam do michy, przykrywam i niech postoi godzinę, dwie, urośnie. Później będę formował, przykrywam, rośnie. Tutaj sobie trochę będzie odpoczywać, czekamy. Ciasto na hot dogi już wyrosło, odkrywam, będę formował. Uwaga, albo wam pokażę jak to wygląda. Nie ma się czego wstydzić, ładnie wyrosło, fajne proporcje. Nie pierwszyzna, formuję buły. Tak oto wyglądają buły hot dogowe, uformowane, trochę mniejsze niż zazwyczaj. Takie małe pulpeciki, takie małe, ja wiem, kokony. Teraz to jeszcze przykryję, jeszcze będzie rosło, no i będziemy kończyć. Cudowne bułeczki już rosły, teraz będę nacinał, smarował, tutaj mam jajko, mleko i posypię na sam koniec sezamem i do piekarnika na około 200-220 stopni. Na smarowane jajeczkiem się świecimy, trochę ponacinałem, no i sezam urosły i jeszcze urosną, będą super, mam nadzieję. Pokazywałem wam butelkę wina za 15 zł litr. Takich rzeczy już nie ma. Mam nadzieję, że to będzie dobre wino. 15,99 chyba, dobra przecena, litr wina czerwonego, wytrawnego. Dobra, wyciągnąłem, są cudowne, mięciutkie, długo nie trzymałem. Inny styl, czekamy aż ostygną. Tak więc mamy już wszystko. Cebulkę, pikle i bułeczki. Następny odcinek to będą boskie hot dogi big time. Patrzcie tylko na to, tak miękkich bułeczek dawno nie było. One są po prostu najlepsze, jakie kiedykolwiek mi wyszły. Tutaj na hot dogi coś pięknego.
Można kroić z tej strony, można wkładać tu. Ale wyszło!